Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gerencje Total War'owe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć, no Janu z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek już z wielkiej polskiej kolonialnej. Oczywiście sztandar biało-czerwonych zawieszony na Islandii, ruszamy teraz go zawiesić dalej w Ameryce. A może dopłyniemy do Indii? Nie wiem, czy tutaj będzie opcja, wiecie, do płynięcia tak daleko. Zobaczymy, zobaczymy. Chociaż wątpię. Chyba nie. Ale coś tam pokminimy, bo stąd możemy dopłynąć do Brazylii. No musimy taką obiegówę zrobić, co nie? No musiałbym troszeczkę obiegówę zrobić, bo ja wypłynę gdzieś tutaj. No więc moglibyśmy zaplanować sobie jakąś strategię. No i to należy do Francji. Tu z kolei mamy, zobaczcie, Irokezów, a więc dużo Indian. Na dalekiej północy z kolei też jest Francja. A zatem fajnie byłoby się z nimi jakoś spiknąć z Francją, bo z kolei południe należy do Hiszpanów i nowych Hiszpanów. No to lekki przypsik. Tutaj są Brytyjczycy, Portugalscy, portugalska kolonia handlowa, piraci w San Jose de Orua. Pomyślimy, wiecie, wpłyniemy to na spontanie, będziemy kminić. Raczej te takie tereny odległe mnie nie interesują. Może właśnie Quebec, Montreal, Boston. Kurde, bogaty z tym Boston, nie? Mało ludne, ale zarąbiście, bogaty i te budynki, Boże. Oj, czekam na to bardzo. Dobra, to co, sejwiacz, drodzy Państwo? Możemy chyba jeszcze w tej turze zmiksować sobie jednego ziomeczka, dobrze pamiętam? Nie, nie możemy. A więc koniec tury, koniec tury. Portę będzie trzeba jeszcze ułożyć. A, i oczywiście przypominam, że jeśli bijecie stoleka, czy to jutro będzie kolejny odcineczek, drodzy Państwo. Żeby było jasne. Żeby było jasne, prawda? Łuczenie wody, wasze zdrówko? Taram, taram, ta! Kurwica, przepraszam. No i tak, spokojnie, panowie, spokojnie. Bez nerwów na tej Islandii, bez nerwów. O właśnie, właśnie tak. Jak ja stąd wyjdę, to jest dosyć potężny wkurw, niestety. No jest, no jest. No to będziemy tu chcieli zaraz sobie zrobić jakichś tam ziomeczków losowych. I tutaj na pewno robimy sobie, myślę, że... Handel czy rybki? Pytanie. Tutaj, wiecie co, możemy zrobić szlak handlowy kolejny, bo to jest fajne miejsce. No, zróbmy sobie tutaj, kurczę, handel, niech będzie. No i tak, zrobiły się drogi w Petersburg. O właśnie, ile teraz ten Petersburg zarabia? To jest pytanie ze 100 punktów, bardzo istotne. A Petersburg teraz zarabia 5 koła, no tak mniej, ogólnie mamy spadek. A czemu jest ten spadek? Czymże on jest spowodowany? A technologiami niestety. No i myślę, że też on troszeczkę słabo boostuje wszystko, więc ja bym sobie go zmienił. Boże święty! Widzisz, nie grzmisz, Chryste Panie, co to jest? Dobra, poczekaj, zmieńmy go, błagam. Nie mogę na to nawet patrzeć. Jezu. No teraz nawet chyba więcej, no nie wiem, po prostu zróbmy w ten sposób, żeby, wiecie, się lepiej to rozwijało. No bo jest tragedia, minus 8. Wiecie, te technologie mi to wszystko zrąbały. To poczekaj, gospodarczo, żeby to teraz się naprawiło, muszę pójść zaraz w teorii, na przykład w to. Tylko żeby to zrobić, ja potrzebuję, no, tak naprawdę nie wiem czego, bo ja już, zdaje się, to wybudowałem gdzieniegdzie. Kurczę, no mam przecież Names Research of to, sierwo. I nie mogę. Nie wiem dlaczego, kurczę, nie mogę. Zobaczcie, no wymaga Division of Labor. A Division of Labor to jest pokazane, a Division of Labor to jest wymagane, tylko to mi... A, to jest fajne, dobra, no to na to wam powiem, bardzo się, że tak powiem, czekamy. To zróbmy inaczej. W brodach. Na moment mi zmień to. Z kolei w Jarosławcu zrób mi to, bo bardzo zależy mi na czasie, żeby to szybko opracować. Świetnie, świetnie. Okręty się zrobiły. Tylko 4. No to niedużo, wiecie. Troszkę mało, ale dobra, nieważne. Jakoś tam damy radę. Tu bym chciał sobie, wiecie co, myślę, że rybki łowić elegancko, kulturalnie. No i wypływamy gdzieś tam dalej. Jeszcze nie wiem gdzie. Wy. Wracam się na okręt i myślę, że już możemy zacząć dalej płynąć. Zróbmy zwiat powoli i możemy do Indii dopłynąć. Ej, to wiecie co? To ja chyba chcę ten kurde Ceylonik zdobyć. Poczekaj. Bo mnie ten Ceylonik po prostu podnieca. Boże, mają potężną flotylę. Poczekaj, poczekaj. Jak to wygląda? To jest wasal Brytyjczyków i jest to protektorat Brytyjczyków. No dobra, ale no, ja chcę mieć tą herbatę cholerną, co nie? Chyba, że uderzymy tutaj. Ewentualnie... No poczekaj, mamy tą Ameryczkę niby, nie? Mamy Ameryczkę. No bo Irokezi... Macie sojusz, no to jedynie z Indiańcami. Wiecie co? Nie, to się tłuczemy normalnie z Indiami. Myślę, że... Znaczy z Indiancami, przepraszam, nie z Indiami. No to będzie lepsza opcja, a więc panowie... Płyniemy tutaj. Płyniemy w to miejsce. O Jezu!
Polska kolonialna, drodzy państwo! Tak jest! Wy tak samo to się już możecie dropnąć. Reszta płynie. Jeżeli zamienię, oni będą wstrzymać zadowolenie na Islandii. A tamta lepsza armia płynie dalej do Ameryki. Zakładamy nową kolonię. Ruszymy na Indian, którzy w ogóle wyparli, tam chyba byli kto? Tam było 13 kolonii, czyli wasal Brytyjczyków, wobec czego Brytyjczycy bardzo stali się słabi teraz przez to. Jak teraz mi ktoś napadnie, jakiś Austriak, w tym momencie to się wkurzę. Dobra, to poczekaj teraz tak, kolego. Po pierwsze, masz się tutaj ino dropnąć. Weź się odsuń na sekundkę. A ty, kolego, się tu jakbyś mógł wysadzić. Nie mogę? Czemu nie mogę? Halo? Poczekaj. Nie, dlaczego nie mogę się tutaj zdesantować? Kurwa! Ho, no ja nie! Ale się odwaliłeś! Fuck! Zobaczcie, dałem się na to złapać po raz już któryś z rzędu. No nie wierzę. Wiecie co, dobra, to oni po nich popłyną, będzie szybciej, okej? Okay? Bo to nie ma tyle czasu do stracenia. Nieważne, nieważne. No zapominam ciągle, bo powiem o tej, że tak działa tutaj dziwnie, kurczę. No dziwnie to działa, przyznajcie. Białystok się zrobi fajnie. To już jest lepsze zadowolenie. Okej, coś takiego. Flota has arrived. Tak szybko. Pięknie, drodzy państwo. I się zrobił kolejny okręt. O, to może zróbmy to jeszcze szybciej, poczekaj. To on się zrobił tu, jak rozumiem. Dokładnie. Wbijasz to miejsce. To chyba aż tak dużo nie będziemy musieli tracić czasu, na szczęście. Dobra, więc nie ma lipy. Okej, panowie, cała ekipa. Pyk. I płyniesz, kolego, do nich. No i jest git. A to jak oni dopłynęli jako eskorta. Czyli ja tak dużo czasu nie straciłem, w sumie to jedną turę, można powiedzieć, tak naprawdę. Dobra, bo tu się dropnę. No już dwie tury, aż to pokazuje. A tędy? Tędy jedną. A tak? A czemu tak mi to liczy nietypowo? Nie wiem czemu, ale coś nie tak tu jest pokazane. Lecimy sobie do Ameryczki, zmieniamy glob. No i ja myślę, że... Właśnie, gdzie się zdesentujemy? Bostonik? Czy może od północy ruszymy? Żeby ich po kolei kąsać. Pokaż mi, kurczę, tych Irokezów, co? Irokezi, panowie. No, mógłbym ruszyć stąd. Ale myślę, że bym wpłynął sobie do rzeczki i bym ruszył na Quebec najpierw. Bo w Bostonie... No, Boston jest niby też bogaty bardzo. Chyba, wiecie co, nie. Pierwsza armia elitarna ruszy na Boston, co by na to. Tak. Podpłyń bliżej. I możemy sobie go też od razu rozbić, tego jednego jego dziada. To poczekaj. Zrób tak. No i po prostu wypowiedzmy wojnę tym dziadom nieszczęsnym. Oni są jako w ogóle minor faction. No to nieźle. Dobra. Declare war. Wzywam sojuszników. What the why, zobryty. Dobra, to nie ma już z tym sojuszu nigdy. Nie, już ci nie wybaczę. Absolutnie. No i żeby tu się dropnąć, mogę tak po prostu w ten sposób. I flota może przegonić na przykład... O, oni są w ogóle blokowani przez Francuzów. Dobra. No to panowie. Która kolejna? Ruszacie. Operacja Ameryka oficjalnie rozpoczęta. Dobra. Tutaj bunt, czy on się pojawi? Nie, tu się bunt nie pojawi najprawdopodobniej. Tu jest w porząsiu. No to weźmy tego ministra. Poczekaj, którego to wcześniej zmiksowałem? O, ciebie? Nie, floty. O, jaki fajny ludziska. Treżury. Jest dobry pod wampowiem handlowca. No. A tu ten też jest spoko pod to, więc jest git. Dobra. Tak mi to mi bardzo pasuje teraz, ta sytuacja. Finansowo mam mało pieniędzy w ogóle. Coś, kurde, zacząłem być biedny strasznie, zauważyłem. Straszna bieda się tutaj załączyła gdzieniegdzie. A, bo tutaj jest zbuntowany, w ogóle to jest... Poczekaj. Ty, bo w ogóle... Ja, to jest Berry, to mam jeszcze przecież... Poczekaj, bo to mi się tak podświetla śmiesznie. Na przykład te osady. W sensie, że... To jest coś mojego? Jakaś budowla? Nie wiem, tu na przykład? Francja? Francja? No tak to śmiesznie wygląda, wiecie, na mapie. Jakby jeszcze coś tu było mojego. Ale to chodzi chyba, nie wiem dokładnie o co. No, w każdym razie są zadowoleni. Jakbym zrobił tak, to jest gdzieś jakieś wkurzenie takie soczyste? Oczywiście. Oczywiście, że jest jak żeby inaczej, drodzy państwo. Przeklęte Wilno. Rozumiesz? Przeklęte Wilno się bardzo, bardzo wkurza. Mogę was zabrać, panowie? Czy też jesteście przeklęci? Oczywiście, że też jesteście przeklęci. Jak gdybym wziął jedną jednostkę i was wysłał tam, to będzie lepiej? Może być lepiej, ale w teorii ja bym sobie zrobił tu jeszcze jednego takiego zwykłego czereśniaka pod tytułem o ciebie. No i teraz powinno być zarąbiście. No troszkę mało mam pieniążków. Nie wiem, czy tam tak spadły. Pokaż utrzymanie, czy o co chodzi? Armia 33 koła, flota tyle.
No, trades niby 20 koła? Nie wiem. Po prostu mamy większe wydatki i tyle. No, krótka piła lodziska. Wydatki nam podskoczyły, niestety. W ogóle jestem ciekawy, jak będą wyglądały osady w tych Indiach. Czy jakoś inaczej? No bo na przykład, znaczy w Indiach, Boże, w Ameryce. Osady Indian, chciałem powiedzieć. Bo na przykład, jak graliśmy bitwę z Persami, to tamte osady były inne. Tam był inny klimat. Ale pamiętam, że kiedyś coś robiłem w Indiach, no to było tak troszkę europejsko. O, dobra. To się zrobiło. Nawet teraz Moskwę. Tego nie chcemy oczywiście. Chcemy przemysł robić. Tak, tak, tak. Koniecznie ten przemysł. I teraz powinni być w ogóle bardziej zadowoleni, tak mi się zdaje przy okazji. Co nie? Dobra, wróć w ogóle z powrotem do tego Wilna, kolego. Do tego Lwowa. Dobra. Workersi, wiem. Ajde Kampf. Co to jest, panie Nikodemie? To jest mój generał, chyba ten najlepszy. Dobrze kojarzę. W ogóle technologia, czy ona się dobrze opracowuje? Mam 4 szkoły. Niby jest nie najgorzej. No mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Serio. Serio nie ma lipy. Dobra, robisz tak, chłopie. Questa. Masz takiego, że idziesz tu. Ta armia stąd wychodzi. A ty lecisz do miasteczka. I jest zarąbiście. Wy z kolei ładujecie się tutaj, na tą flotę. I płyniecie także do Ameryczki. Tylko tu mam 4 kędy, musisz tutaj, wiecie, uważać troszeczkę, żeby mnie nie dorwali przypadkiem nieprzyjaciele. I skądżeś to wytrzasnął, człowieku? No dobra. Ja powiem tak. Cieszy mnie to, że nie masz artylerii. I generalnie nie poddasz się, nie? Nie poddasz się. W takim razie, drodzy państwo, sprawimy, żeby on się poddał na polu bitwy. Boże, te osady. To będą takie lasy pewnie gęste, nie? To będą lasy. To może nie być przyjemne. Ale nie ma artylerii, więc on będzie do nas musiał podejść. Jest broń palna kontra łuki. Jakieś obsydiany. O, ale żeś nadciąga! Gniew króla Polski, cesarza, przepraszam. Cesarza już zaraz 2 kontynentów. Okej, okay, to jest coś takiego. To powiem, się nie spodziewałem. Tak bardzo europejsko bym powiedział. Bardzo europejsko. No dobra, w takim razie wszyscy wy. Rozstawicie natychmiast. 2 jednostki, cyk. Bierzemy, was tutaj wrzucamy. 2 jednostki znowu, panowie, cyk. Potem wrzucimy sobie was tutaj. 2 jednostki znowu, cyk. I wrzucam sobie was. Okej. Okay. Rezerwa, kolego, ty będziesz tutaj. Grandierzy z kolei na flance. Nie, przepraszam, to inaczej. O, ty będziesz tutaj. I grandierów 2 sobie damy też gdzieś po tej stronie. Nie wiem, skąd wróg będzie atakował. Jeszcze husaria, boże, husaria w Indian, która wjedzie. Nie mogę się tego doczekać, to będzie piękny widok. I fajnie, że się nie muszę bać, że mi kurde generał padnie do jakiegoś moździerza losowego. No bo co? O Jezu, on jest niewidzialny. On się będzie tak kitrał, ale jedzie. Dobra, zlurował się. No to wysnajpić tego. CF Bodyguard. Do piachu, Aizo. Do piachu, barbarzyńco. My ci tu zaraz, kolego, cywilizację pokażemy. Boże, aż mam flashbacki z flashbacków tego Natana Olgrena w Ostatnim Samuraju. On miał podobne flashbacki a propos no, tej walki z Indianami. Tylko, że tam były troszeczkę jeszcze bardziej brutalne. No to co? Panowie, co tam u was? Jak się czujecie, że dziesiątki kul lecą w naszym kierunku? Myślę, że nie byście na to przygotowani. Ja jestem pod wrażeniem przekonania morale, że jeszcze się nie złamaliście. To jest wow. Naprawdę wow. Wiecie co? Stop. Chcę, żeby ich dorwała. Może nie mam tu husarii na drugiej flance. Co? Skoro tak, to myślę, że możemy was jednak wystrzelać w ten sposób. Fajne wy robicie konie. Dobra, nie, więc to jednak tak nie strzelę, kolego. Dawaj, jak jadą. No, panowie. Rypalna, muszkiety. Pal! Pal zanim dojedzie. Zabij zanim złoży jaja! Szybciej! No strzeloj! O kurwica! Jak się w nas wbił? Zabił 7, no to mało, ale wam powiem, że nic mu teraz nie robimy. Dobra, co tu jedzie do nas teraz? Lansjerzy. Rozstrzelaj! W ten sposób. Brutalnie. No! Teraz obrócą działa, bo były złą stronę przestawione. Wodza byśmy mogli zabić, byłoby świetnie. No i kolega wódz, kolega druga jazda, też już obrywa. Może się z tym źle, znaczy źle się czuję, się z tym doskonale, ale... No taki, jak taki troszeczkę zwyrol lekki. I tu jest ten jego generał. Wiecie co? Ja bym chciał go rozstrzelać elegancko sobie na to.
Nie wiem, co wy na to, ale ja myślę, że mój generał po prostu go skasuje, bo to jest dowódca. Nie, dowódca zginął wcześniej. A po prostu go wystrzelamy z pistoletu i tyle. Dobra, działa. Stop. Teraz się wbił do nas, no to czworobok, panowie. No, halo? Trafimy? Troszkę daleko jest. O, blisko było, blisko było. A wy macie zasięg? No, wy możecie... A, jeszcze z tym zasięgiem nawet, wiecie, nieistotne. Ale dojechali, kurde, ty, no mężna jednostka, powiem wam. No nie będę opijał bawełnę. A co jest tutaj? Bowmeni. Bowmeni. Boże święty, czajcie, Bowmeni. No, dawaj tam, kolego, się ustaw. Ja chyba ruszę na zwiadcą. Pierwszy raz wam powiem, ruszę na zwiad i się nie boję, że mnie coś, nie wiem, wystrzela. No, mogą niby strzały w teorii, ale jakoś się bardzo tych strzał nie obawiam. Zwłaszcza z takich łuków, kurczę, gdy to jeszcze jakiś, nie, łuk refleksyjny, mongolski, nie? Tam, wiecie, 80 funtów, taki tako, kurczę, siekiera. No to tak, ale taki łuczek, kurde, kijek Indian. No może strzała była zatruta, no bo raczej wątpię, żeby miał taką siłę łuk, żeby... No coś potężnego zrobić, zwłaszcza, że nie macie dziwy, no to... Z kim my walczymy? Ja się czuję jak taki, słuchajcie, gimbus, kurczę, dręczy ziomka z pierwszej podstawówki, jak jeszcze były. Nie? Gimnazja, w sensie. Dobra. Idziesz, kolego, tak? Znaczy, określenie na tych panów, używając słowa czerwony, ale wiadomo, dodając jeszcze jakie inne słowo, czy to jest generalnie na YouTubie, nie wiem, nie no, powiem wprost, dokumentalnego słowa czerwonoskórzy, czy to jest określenie rasistowskie? Czy nie? Bo nawet nie wiem, wiecie, chyba nie. A nie wiem, kurczę, można tak mówić? Przyda mi się wiedzieć o tym, przyda mi się to wiedzieć wcześniej, nie kiedy już nagrywam film, ale dobra, nieważne. No to panowie, poczekajcie. Chodźcie do mnie, Warrior Band. Wiecie co? Ja dla nich chyba... Boże. Mam na nich chyba niespodziankę i zaskoczę. Przestanę strzelać ludziska i załączę kartacze. Jak podejdzie na blisko ten oddział, to teraz wszystkie działa, wystrzelam w nią kartaczami. Jak będzie gdzieś tu. Teraz sobie ładują pociski. No i zobaczmy, czy on się spodziewa. Salwy kamieni w jego kierunku. Czy jakichś tam innych pocisków żwirowych, nie wiem. Pato. Ale w ogóle to tyle tego leci w ziemię, tych kamyków, że to w nich nie trafia, to jest aż dziwne. No to byłoby za mocne, ale z kolei no to wygląda nierealistycznie. Okrzyki bojowe, plemienne. No, nie wiem, czy na taki dystans jednak chyba zwykłe kule są, wam powiem, lepsze. Dobra, wiecie, zobaczcie w niego. Wy się tu możecie, panowie, cofnąć. Okej, też się kolego cofnij. Dobra, no i co? A wiecie co, panowie, może jeszcze inaczej. Ja po prostu dam własny cel i sobie walcie, w kogo tam chcecie, w kogo uważacie, że traficie. O, tutaj te armaty z bliska mogą mi sieknąć i to może zadać niemałe obrażenie. Oj. No, to zada na pewno niemałe obrażenie. Tana Harrison nie żyje. Drogi dowódca. I też nie musimy bać na morzu, bo przecież oni mają jakąś flotę, ale są pewnie jakieś łódeczki śmieszne. Oho! Ty, podbiegli! Trapsmen. Z tomahawkami. Zobacz to! Panowie! Za bagnet chwycić! I... Atakuj! No! Jest nas dużo więcej. Grenadierzy. Ty, a skąd jeszcze się spodziewają granatów? Są Experienced Warriors. To jest lekko riskiem, powiem ta salwa, ale dobra. Taką niepełną rzućmy, bo i tak nie trafiłem za bardzo. No. To sam dźwięk, myślę, że ich przerazi wystarczająco. Dobra, to jest spoko. Teraz wszyscy wywalicie w tamtych. Okej. Okay. Confident. No dobra. No to konnica. Bliżej troszeczkę podjedź. Nie, przepraszam, to są grenadierzy. A gdzie jest ta jazda? Czyli co? Oni są... To na tej pladze są? A tak, bo nimi wyjechałem stąd i zrobiłem taką objazdówę. To husary mi się pojawi. Chciałbym się co husarią kogoś tam dorwać. Hunters for the Mustang? Co, kuźwa? Poczekaj. Tutaj nimi się zajmie husaria, drodzy państwo. Żeby było jasne. I to nawet ta doświadczona. Jakie to ma statystyki? Mocne, powiem wam. Dobra, broń palna. Czekaj, tylko on się idzie zabić w zwarciu. Tak, on idzie z tomahawkiem się bić w zwarciu. No dobra, no to... Tam ci się wytrzymali, kurde. To oni nas tutaj kroją. No, dobra, konnica. Jesteś tutaj bardzo mile widziana. Husario. Flery się tam wbijasz.
Dobra. Wy możecie na razie nie strzelać. A druga husaria gdzie jest? Są dwie jednostki? Nie, jedna. A gdzie jest ta? Nie wiem, ale wiem, że oni robią szarże. No i panowie, my też mamy pióra. My też mamy pióra, tylko że lepsze niż wasze. Jak go szablą dobił? Zobaczył gościa z piórami, myśli, o to pewnie nasz, a to jednak no, nie. Husaria na okrętach dopłynęła. Dobra, ale wam powiem, wytrzymało bardzo. A tutaj jest też dziwnie bardzo z nimi, bo nam wycinają normalnie oddział cały. Dobra, dawaj tak o. Lecisz tam, kolego. No, cofnijmy się i świeża jednostka ich tam dobije. A wy do tyłu. Pokaż mi to teraz, kurde, pokaż mi to. Mogę ich teraz arterią rozwalić, ale honorowo to zróbmy. Oj, panowie, nie strzelaj, bo jedzie husaria. Proszę honorowo się zachować. Dobrze, dobrze. Jeszcze ci tutaj. No, jednostka wybita. To wybici, wybici. Co to jedzie? Warrior Society. Boże, społeczeństwo wojowników dość tak tłumaczy? Czy kasta wojowników? Jak to można powiedzieć? Nie, no po prostu wojownicy w skrócie. Dobra, wy tutaj. Teraz ekipa cała tak leci. No i będzie szarża z dwóch stron. Ale wygląda bardzo ładnie. Tak a propos. O, jeszcze oni, jeszcze te pistolety mieli w dłoniach. Boże, to wyglądało naprawdę jak scena z Ostatniego Samuraja. Jak te flashbacki. Co nie? Czy co tu się jeszcze zrespiło na tyłach? Tu się jeszcze zrespił jakiś taki dziki oddział, panowie. Myślę, że należy zniszczyć Bowmenów. No, chcę zobaczyć dym unoszący się z armat. Chcę zobaczyć dym. Czekam na dym. Niecierpliwie czekam na dym. Halo? Panowie, strzelić szybko. Nie było dymu, za daleko. No dobra, no to... Czy to jest ostatni oddział, czy coś jeszcze mają? Macie jeszcze Mohawk Elite Warriors. O kurde. Macie, widzę, że łuki. Łucznicy, tak? No to słuchajcie, zróbmy inaczej. Artyleria ich nie strzela. Ja myślę, żeby frontalnie wbił się ten oddział husarii. A drugi zaraz pomoże, dobra? Przekazuję te dwie jednostki. I już lekko o kurde, ty to... Wiecie co? To myślę, że może zrobić szarże. Taką totalną na nich, co nie? No, mamy tu jeszcze Powhatan Warriors z łukami, kurde. Patrzcie, łuki walą w husarię. No, normalnie flashbacki i wapowiem z wojen z Turkami osmańskimi. Łe, ty, bo tu jest jeszcze tego dużo. Ej, kurde. To nie jest tak hopsiup ludziska. Tu nie jest tak hopsiup, przepraszam bardzo. No. Dużej nie robimy tą szarżą za bardzo. No, ale zaraz drugi oddział wjedzie, to wiecie, oni się złamią. Tylko musimy no, od tyłu wjechać i będzie o wiele lepiej. O, to już się nasi łamią. Ojojoj. Dobra, to musimy chyba, wiecie, podejść do Indian. A więc wszystkie legiony. Wszystkie legiony. Panowie nadchodzą tutaj. Znaczy się wy, jedziecie z tyłu, dobra? My się zaraz nim zajmiemy ludziska. A wy się tam lecicie teraz w plecy. Wlećcie może teraz, nie wiem, a oni są w ogóle impetos i zginęło ich ilu? Sporo zginęło. Dobra, odwróćmy się. Odwróćmy się. No, to ich powinno teraz zarąbać. Tak mi się wydaje. Tak jest. Wyrzynamy całe osady. Dobra. No i wy też się złamaliście. Kurde, dużo powiem tutaj wszystko strzela. Z łuków, no nie? To jest takie troszkę dla mnie średnie. Za ile w ogóle dojdzie piechota? No troszkę to minie czasu, zanim dojdą, ale niech dojdą. Dobra, ja to się cofam, bo nie chcę z nimi za bardzo walczyć w zwarciu. Wolę się cofnąć i poczekać, aż piechota nadejdzie. To byłoby dużo lepsze dla mnie. Shattered, Wavering, Broken. Dobra, Shattered, cofnijmy się teraz całą konnicą tam, na lewą plankę. Lekko grę przyspieszmy sobie. Dowódca musi oczywiście tutaj być z swoim pistoletem. No i panowie, panowie. Zająć wszyscy pozycje. Każdy ma strzelać ile chce. Dobra. Więc się ustawiamy. Kawaleria. No, może nie zdąży na czas się ustawić, ale no, chcę, żeby, wiecie, salwa poleciała równa w fajnej formacji. Albo jeszcze ich na chwilę zatrzymajmy. A możemy ich jeszcze na moment zatrzymać, dobra? Żeby był większy spokój. Więc wy... Jeszcze się wstrzymajcie na sekundkę. Jeszcze na momencie, panowie, się musicie wstrzymać, ok? Dobra, wy tu oczywiście nie walicie. No, jak się ustawimy, to wówczas w ogóle możemy się za murkiem nad ustawić. Ale to byłoby już takie chamskie, no nie? Za murkiem przed ich osadą. No i to byłoby zrobić się chamskie. Dobra, działa. Nie walimy. Nie ma takiej potrzeby. No i żołnierze. To się lekko przestawić będzie. Gdzieś tak. Gdzieś tak. Dobra, wiecie co? Walimy, panowie. Krótka piła.
A wy na tą stronę. Wszyscy normalnie strzelacie. Aha, to niezłe murki. Wiesz co, kolego? To bądź bezczelny. Uzna się tak. To, bo to nasza jazda chyba obrywa. Cofnijmy się całą konnicą. Całutką kawalerią się cofajmy na tą plankę. Tam. No i wy po prostu w nich napieprzajcie. I tyle. Dobra, stoisz, kolego. Jak stoisz, jest zarąbiście. Wal do wroga. Dobra. O, jazda lekko obrywa. Ale spokojnie. Tu już, panowie, strzelajcie. Już wiem, że traficie lekko swoich. Nieważne, nieważne. Zgadzamy się na taką ofiarę. Jest ona konieczna. Boże. Co jest? Co za wardens? Oho, lak? W sensie, że ich mózgu? Nie wiem, ale ewidentnie nie mogą się zdecydować, na kogo ruszą. Na jaką jednostkę. Dobra, tu wolimy w nich. Boże, jak na blisko. Ci się tam, bycie pocą z łuków, a my za murkiem. Takie coś. I po gościach. No to jeszcze brutalnie proponuję skorzystać z granatu. W wielu granatów. A ci szatert. Bokiem się teraz ustawmy. Oho, to podeszli, ale już się łamią. No nie mają szans z nowoczesną armią Rzeczpospolitej. Nie mają najmniejszych szans nas pokonać tutaj. No, dwie salwy granatów niech polecą. Ej! Kurwica! Kościół! No, nie wiem, czy zdążymy. Dobra, cofnijmy się już teraz szybko, bo zaraz nasi eksplodują. Cyk! Dobra! I jeszcze salwa. Tu się płoną, ogień za nimi. Ci się tam... O, kurde, confident. Ty, dobra, bo wiecie co? Groźnie się zrobiło. Warriors. Kolejna oddział takiej piechoty. Dobra, dostaję flary. Wavering. Nie, to stawienie za murkiem powiem jest idealne. Oni wtedy jakoś tak efektywnie strzelają, mam wrażenie. Dobra, tak robicie teraz, znowu. No i możemy tych Warriorsów teraz grantami rozwalić. Okej, okay. No i tu chyba został ostatni oddział oficjalnie. To wiecie, zaproponuję się lekko zabawić. Poczekaj, wstrzymaj ostrzał. Wstrzymaj ostrzał, panowie. Panie kolego, znaczy się. Robisz tak. Robisz tak. To ma być egzekucja. Powiem tylko tyle, to ma być po prostu egzekucja. Będzie brutalne i okrutne, ale musi to być egzekucja. Może zróbmy jeszcze inaczej, kolego, masz być teraz tak. Wasza trójka, ma być o tak. Dobra, nie będzie tak w pełni. Generał już od tyłu się wbije. No i... Drodzy Państwo, drodzy Państwo. Czy jesteście gotowi na rozkaz do ostrzału? Bo myślę, że on nawet nie jest świadomy chyba tego. On nawet nie walczy, on się zatrzyma po prostu. On jest oszołomiony. Generał podjedzie, odda pierwszą salwę i po nim odda salwę reszta. Niech nikt nie strzela tylko. Niech nikt nie zepsuje formacji. Dobrze. Generale, strzelaj i cała reszta wali też. A, uciekaj, kolego. Jednak nie strzelisz pierwszy, bo się zdurowali. Tylko nie zabijcie generała, proszę was, bo to jest mocny generał. Lekko zaryzykowałem. Jakie wam powiem, Boże Święty. No, masakracja po prostu. Gdziekolwiek nie pójdą, umrą. Strefa śmierci. Dead zone. No ja się paspi na Indianach. Do końca. Co do jednego. Co do jednego wytłuc. Wiecie co? I może zróbmy tak. Już zostawmy generowi tą przyjemność, kolego. Zostało dwóch. Podejdź bliżej. I ta trąbka europejska. Podjedź, podjedź w swojej perułce pięknej. Podjedź, kolego. Według rozkazu oczywiście. Ustaw się tak. Wyceluj. Wyceluj. I... Wal. Wal. No. No dawaj. No dawaj. Ten co w ogóle skacze, kurde. No dawaj, dawaj, dawaj. Dostał. Na GG, nie? Na GG, drodzy państwo. Close victory. A tam close. To jest w końcu Boston, tak? Boston jest nasz. Będziemy mieli herbatkę bostońską. Doskonale. No moje flashbacki z Assassina z Creed'a trójki. Grałem kiedyś dużo bardzo, wiecie? Bardzo lubiłem tą odsłonę. Kolejny nie jestem fanem, bardzo niestacyjnej, no nie, Boże, co ja mówię. Niestacyjnej, absolutnie niestacyjnej, tylko no tych, powiedzmy, wojen. Boże, tam, co tam było? 13 kolonii? To, który to był tam rok? To był 18 wiek, co nie? Jakiś początek, nie wiem nawet w sumie. W każdym razie... No, powiedzmy sobie w ogóle, co ja tu mam? Poczekaj. Horse Breeder. Native Auxiliary.
Mogę to wyburzyć. Tak, wyburzmy, słuchajcie, ich śmieszną, kurczę, budowlę, ich budowlę. Uuu, to zostawię, drodzy państwo! Ale farmę, ja przepraszam. Uuu, 17% podatków! Tylko nie wiem, właśnie, czy... Kurczę, 5 represji. Na razie to zostawię, dobra? I możemy sobie zrobić coś tu jeszcze fajnego. Armię w ogóle przetrenować, najlepiej calutką. Te wyrą zdobyte. Uwaga, nowa kolonia. I mamy teraz chyba innego ministra, bodajże... Tak, w Ameryce. Jest inny minister, Lubomil Kochowski. Ojojoj, mam jakąś średnią, kurczę, i nie jest zbyt dobry niestety, jak tak na niego patrzę. Tego pana wymieńmy. Dobra, średni jest. A czy możemy ich tutaj zamieniać? Czy nie możemy? Możemy. Okej, bo on jest dobry. Generalnie widzę, że pod flotę, w teorii. Dobra, będziemy go ludziska miksowali, co? Jeszcze nasz pierwszy, nie, to jest nasz pierwszy minister. O, to jest gorszy, nie ma gorsze cechy. Miał 5 gwiazdek, to jednak wróć tak. Dobra, wróćmy tak i będziemy się nim jakoś zabawiali za chwileczkę. Spoko. Spoko loko. To co? Koniec tury? Patrzcie, Polska tutaj. No i ten Pers, kurde, mi psuje, bo się z nim nie lubimy. O, no i rodzeń z Persem. I teraz tylko i wyłącznie tłuczemy się w Indiach. Handel, kolego? Dawaj, handel, dawaj, dam ci tysiaczka, co? No dawaj, przyjaciel, dawaj. Zgodził się. No i handel z Persem. Ameryczce, no mamy troszeczkę wojen nowych, prawda, z nimi. Spoko, niech tak będzie. To zdobędziemy, jak dopłynie wsparcie, że następnej. Będziemy stopniowo wysyłali kolejne armie. I musimy zaraz na Islandii wyrwać żołnierzy, od tury następnej, żeby móc też tych, którzy tam obecnie stacjonują, zwolnić z obowiązku pełnienia funkcji, no, garnizonowej, tylko oni też są spragnieni podłogów, też chcą zasłynąć jako koloniści, prawda? O, widzę, że te Indianie, kurczę, powiem, zbierają wojska, no musimy szybko posiłki dosłać. No i zająć cały region. Dobra. Enemy invasion, coś mi tutaj poplądrowali, kurde. Meeting hall. Ten meeting hall to jest... Co to? Boże święty! Kondukt technologii to jest szkoła. Tak, to jest ichniejsza szkoła. I ich szkoła daje tyle kasy? Boże, chcę zagrać Indianami. Piękna frakcja. New Haven. New Haven. Pokaż mi New Haven. No, ile to kasy daje? Dobra, to sobie co wybuszmy, bo no troszkę się będą za bardzo buntowali chyba. No i tu możemy zrobić na przykład magistracik nasz i będą nasze jakieś tam... A, nie będą, będą natywsi. No to będą natywsi tyle, nie? Drogi się zrobią potem. Budynek zrobiony. Tutaj drogi w Szwecji powstały. Możemy sobie zrobić drogi jeszcze w Norwegii lepsze, bym chciał od razu. A no i co? No to w protest. No tutaj, tak? No to wiemy. A jak wam włączę podatki, panowie? No to jest lepiej. No to podatki później włączymy, ale nie teraz. Worker strike. Fleet has been arrived. Pięknie. No i teraz musimy zrobić to mądrze. Poczekaj. Jeśli bym chciał, zrobić sobie zwiad, odkryć sobie te tereny moją flotą. No to w ogóle port Irokezów? Co to jest? To jest, kolego, twój jakiś okręt. Ty możesz sobie stąd pójść, łaskawy przyjacielu? Poczekaj, zróbmy tak. Po pierwsze, ja bym chciał teraz zdobyć chyba Tomosa de Falmont. Falmont! Czy tam w które dopłynę? Nie dopłynę. To się musimy tu jakoś tam połączyć w miarę... Chyba, że tu byśmy się zrobili na północy. Więc możemy ruszyć na północ na razie, o ile to będzie po drodze bezpiecznie. Proszę. Dobra, jest bezpiecznie. No i to ludziska, myślę, że padnie prawdopodobnie biała flaga. Tak, poddali się, nie chcą nadwalczyć. Wiecie co, i tutaj ja to wyburzę i zobaczymy, jaki będzie mój odpowiednik. Czy jest sens, bo to mi daje, no fajny, mam powiem, bonus do rozwoju. Kurczę. Doki. Ichniejsze. No to będzie zaraz bitwa z nimi tam na morzu zapewne. No i pokaż mi teraz sytuację na Islandii. Na Islandii ma się tak sytuacja, że ja stąd chcę wyjść, to jest obecnie tyle, a są podatki wciąż wyłączone. To zrób mi jak najwięcej tych kozaków, pachołków, dobra. I bądźmy dalej w środku. Podatki, mogę to włączyć, czy nie mogę? Nie za bardzo. No to wy, panowie, bądźcie tutaj, no i asystujemy na razie, na spokojnie. Bez stresu. Dlatego pana zmieńmy. No i patron. Nie no, wolę tak. Dobra, jestem jakieś pomniejsze armie. Będziemy się z nimi tłukli. A na razie, czy ja mogę się bić z tobą, kolego? Bo to jest mój port. No to jest mój port. Ale wąs mojego portu. To jest żo... Kto to jest? To jest generał? Co to jest? To jest statek piracki. Co on tu robi? Tak
dziwnie. Nie mam bladego pojęcia. No to ja myślę, że tą Ameryczką, drodzy Państwo, zajmiemy się już w odcinku kolejnym. O, możemy handlować z Portugalczykami. Siemano, panowie. O odcinku kolejnym, a teraz Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Facebooka, jest Rodzika, Twitch streama, Instant Gaming. No, wam powiem, że zdobycie Ameryki nie będzie łatwe, ich to jest dużo. Prawda, mamy przewagę nad nim totalną technologiczną, ale no jednak będzie na pewno wyzwanie. No, narazka. Hej, hej.